się słuchać albo czego nie powinieneś oglądać, także ci pokażę. Jeśli będziesz się modlił, pokażę ci każdy zakamarek twojego domu. Pokażę wszystko, co jest niewłaściwe. Jakieś płyty, kasety, cokolwiek. Pokażę ci to wszystko. I powinieneś to zrobić, ten porządek wyrzucić. Jeśli mamy taką świadomość, objawienie, że On żyje w naszym życiu, Jezus, no to nie będziesz żył w takim otoczeniu, wiecie, po prostu. Wyobraźcie sobie Jezusa wokół śmieci, sterta śmieci. To jest taki nawet obraz nie do przyjęcia. Obrazy, o, przypomniałam się jeszcze. Czy w naszej wyobraźni żyją obrazy także, nie? Czasami mamy w pamięci pewne obrazy, ludzi, sytuacji. Jeśli modlimy się o osobę, która jest jakimś nałogiem, uzależnieniu czy związaniu, jeśli widzisz tę osobę ciągle związaną w swoim życiu, to ta osoba będzie związana. Dobrze, żebyś widział ten obraz tej osoby wolnej, szczęśliwej, żyjącej z Chrystusem. Wiecie, czasami mówimy, że różne są rzeczy niewłaściwe, ale te obrazy, które żyją w naszej głowie, także są niewłaściwe. Więc jeśli modlisz się o kogo, czekasz na zbawienie ludzi, czekasz na zbawienie swoich bliskich, sąsiadów, kogokolwiek, to miej w pamięci obraz ich zbawionych. Wiecie, często takie różne osoby, które modlę się do tej pory o ich zbawienie, widzę nieraz w kościele, ktoś stoi na przykład tyłem i tak bokiem jakoś mi pasuje do tej osoby i tak wchodzę, myślę, o, przyszła ta osoba, a to jest nie ta, to jest inna osoba, nie? Ale po prostu mi tak obraz się ustawia, że tak jakby ta osoba stojąca tu w tym kościele, czy nie musi być ten kościół, jakikolwiek kościół, który po prostu oddała życie Jezusowi i stoi, uwielbia Jezusa. I tak czasami widzę te osoby po prostu. Bo taki obraz żyje w mojej myśli. Jeśli macie osobę chorą w swoim życiu, widzicie ją, może to nie jest po polsku, prawda? Po prostu patrzcie na tę osobę tak, jakby była zdrowa. Jeśli nie chodzi, tak jakby chodziła. Jeśli ma jakieś takie rzeczy chore, jakby miała zdrowe po prostu. Żeby taki był obraz w waszym życiu tej osoby. I tak będziemy na to oczekiwać, wiecie. Po prostu jak widzimy, to bardziej człowiek do tego dąży. Już wtedy, kiedy nie widzi. Ale dzisiaj będziemy się modlić na swoje serce. Wiecie, Bóg widzi doskonale wasze serce. Wiecie, możemy powtarzać, żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus, ale co tam żyje, to widzi Bóg, prawda? Ważne, żeby nie żyły jakieś inne żyjątka, powiedzmy, o. Bo jeśli coś dłużej zalega, to zaczynają chodzić po śmietniku żyjątka pewne, nie? I one się poruszają. I ważne, żebyśmy się tego wyzbyli, wiecie. Jak powiedziałam, pójdziesz do domu, pomóż się, sprawdź po prostu, co jest w twoim domu. Zobacz, co w tym domu jest, nie? Ale przede wszystkim, jeśli tu jesteśmy, to spójrz na swoje serce. Spytaj się Ducha Świętego, co w tym sercu jest jeszcze niewłaściwego. Co się powinno wyrzucić. Nie smuć się po prostu, wiecie. Nikt się nie smuci, kiedy wyrzuca śmieć, prawda? Smucimy się? Nie. Nie ma osoby, która z płaczem wraca do śmietnika, bo musiała wyrzucić właśnie najlepsze śmieci, które miała. Wiecie, są przypadki bardzo drastyczne. Pamiętacie, w świecie nieraz w telewizji człowiek widział, że są osoby, które, a to po prostu chore, które zbierają te śmieci, zbierają, gromadzą w swoim domu. Nikt nie wie, bo tam nikt nie mieszka z tą osobą. I potem nagle sąsiedzi w bloku czują, że coś w tym domu nie tak, nie? Pamiętacie, takie sytuacje nieraz widziałam sama, że były osoby, które po prostu tak gromadziły te śmieci, że zawaliły jeden pokój, jedną kuchnię i wszystko. I potem już cały blok czuł. Także zobaczcie po prostu, jakie to jest, że ktoś nie mieszka, ktoś nie widzi, ale to jest wyczuwalne, nie? Więc nie smućcie się, jeśli pewne rzeczy odejdą z waszego życia, bo to są niewłaściwe rzeczy. Jeśli patrzycie tutaj na ten 3:7, to co Paweł powiedział, i tu jest powiedziane, że Jezus Chrystus jest największą wartością, On jest naprawdę największą wartością. Dzisiaj patrzę wstecz mojego życia, myślę, że nie mogłam się wcześniej narodzić na nowo, poznać Jezusa w swoim życiu. Tyle niewłaściwych rzeczy by nie było w moim życiu, mogłam po prostu przyjąć prostą drogę Jego, głos Ducha Świętego i po prostu żyć innym życiem. Po co te śmieci gromadziłam w swoim życiu? Po co naskładałam pewnych rzeczy, które były zupełnie niepotrzebne, bez sensu? Mogą być naprawdę wartościowym, mądrym człowiekiem. Także wierzę po prostu, że to, co przychodzi od Jezusa, jest największą wartością. Jeśli może ktoś do tej pory, przepraszam, nie miał takiego objawienia, to po prostu zobaczcie, że to jest największe. Gdzie inna rzecz jest tylko zastępcza. Wiecie, dzisiaj na świecie jest wiele podróbek, prawda? Sami wiecie, że Chińczycy potrafią wszystko podrobić, wszędzie gdzie się ruszysz. Wszędzie są chińskie rzeczy w każdym kraju, tak doskonale zrobione, podrobione. Ale u Boga nic nie da się podrobić. Wiecie, my czasami jako ludzie uważamy, że pewne rzeczy są dobre, bo to my uważamy, prawda? Ale tak naprawdę to, co przynosi Bóg, jest najlepsze. Sami jak żyjecie w tym, to doskonale wiecie, że po prostu za co jest potem za co dziękować Bogu, bo wiesz, jaką to przedstawia wartość. Że nie dość, że jesteś ubłogosławiony Ty, że są ubłogosławieni ludzie, którzy otaczają Twoje życie, że błogosławiona jest Twoja rodzina, to co możesz jej dać, prawda, bo masz serce otwarte. Wiecie, to jest jak mówię, w starym życiu my gromadzimy, a to nowe życie to oddajemy po prostu, raczej rozdajemy to wszystko, co posiadamy. Także skupcie się dzisiaj po prostu, spójrzcie teraz, może schylcie głowy, pomodlimy się ogólnie.
Myślę, że nie będę jakiegoś wezwania szczególnego robić tutaj na tym miejscu, ale każdy po prostu się pomodli. Posłucha głos Ducha Świętego. Panie Jezu, my tak dziękujemy Ci gorąco, że Ty jesteś największą wartością, tak jak tutaj mówimy cały czas, że nie ma takiej innej wartości, która byłaby większa od Ciebie. I że kiedy Ty jesteś obecny w naszym życiu, kiedy żyjesz Ty, a nie my, już żyjemy w naszym życiu, i że nasze życie dzisiaj życiem w Chrystusie, to wiemy, że posiedliśmy największe wartości. I tak prosimy Cię, Duchu Święty, byś ukazał, jeśli coś niewłaściwego zalega w naszym życiu, jeszcze jakiś śmieć z tamtego życia pozostał, którym go dzisiaj hołubimy, który czcimy ten śmieć, Panie Boże, cały czas patrzymy na niego i wydaje się dla nas dobry, to niech odejdzie to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Objaw to Cię w naszym sercu. Pokaż to, Panie, w naszym sercu. Pokaż to, byśmy wiedzieli, nie tylko fizycznie się czego pozbyć, jeśli coś jeszcze jest w naszym domu, w naszym otoczeniu, czy na naszym biurku, w pracy. Prosimy Cię gorąco, byś nam to pokazał. Ale prosimy Cię także o nasze serce przede wszystkim, ponieważ chcemy, by ono było czyste. By to mieszkanie dla Ciebie, Panie, było czystym, posprzątanym mieszkaniem. I tak jak piękne, cudowne są mieszkania niektóre w naszym życiu, Panie, chcemy, by to mieszkanie było jeszcze piękniejsze dla Ciebie. Bo kiedy Ty zamieszkujesz w naszym sercu, Panie, chcemy, by to było jeszcze cudowniejsze mieszkanie, w którym byś się dobrze czuł, Jezu, który byś mieszkał, chciał przebywać i którym przez to my będziemy błogosławieni. Tak modlimy się dzisiaj gorąco. Wiem, że Ty znasz doskonale nasze serce. Wiesz wszystko, co jest w naszym sercu. My jeszcze nie pomyślimy o tym, a Ty wiesz, że to się może narodzić w naszym sercu. Także modlimy się o nasze myśli. Modlimy się o Twoje właściwe myślenie. O Twoje myśli, które są o pokoju, o dobrym życiu, o dobrych rzeczach, o błogosławieństwie, o pokorze. Modlimy się, Panie, by Twoje myśli funkcjonowały w naszym życiu. Twoje myślenie na temat każdej osoby, która jest w naszym życiu. Na temat braci czy sióstr, Panie. Ponieważ wiem, że kiedy Ty wybrałeś nas, to wybrałeś, wiedząc, że jest coś wartościowego w naszym życiu. Widziałeś wartościowe rzeczy w tym człowieku, którego wybrałeś i tu postawiłeś, Panie. I czasami nasze myślenie, Panie Boże, neguje jakby tego człowieka w życiu, Panie Boże, ale to, co Ty widziałeś w nim, my nie wiemy, Panie, ale tak proszę, byś dał nam swoje myślenie. Byśmy widzieli Twoimi oczami wszystkie osoby, które są w naszym życiu. Twoimi oczami widzieli, Panie, tych, o których zabiegamy zbawienie, Panie. Twoimi oczami widzieli tutaj ludzi w Kościele, widzieli sytuacje, okoliczności, które przychodzą do naszego życia, Panie. By to nie było, Boże, jakieś lamenty i troski w tym wszystkim, Panie, ale wiem, że kiedy Ty dajesz swoje spojrzenie na swoje okoliczności i sytuacje, to widzimy wyjście, widzimy coś, co nie jest do końca ciemne, Panie, a jeśli przychodzi ciemność, to widzimy z niego wyjście, Panie. Dziękujemy Ci gorąco za inne myślenie, za inną pamięć, za inną wyobraźnię, za całkowite odcięcie się od tego wszystkiego, Panie. Za niegrzebanie w śmieciach z tamtego życia, Panie. Za życie nowym, życiem pełnym czystości, Panie. Czystego serca, Panie. My dziękujemy Ci gorąco za nowe życie, nowy czas. Za wszystko, co będzie do tej pory zyskiem, Panie. Za wszystko, co będzie pomnożone, Panie Boże. Co będzie tak wartościowe, że żaden bankier nie jest w stanie ocenić tego, co Ty przyniesiesz do naszego życia, Panie. Żadnego człowieka nie da się ocenić, Panie, ale kiedy są Twoje wartości, ja wierzę, Panie, że ta ocena jest jeszcze trudniejsza dla osób, które zajmują się finansami, Panie Boże. Dziękujemy Ci gorąco za nową wartość naszą przed Twoimi oczami. Dziękujemy Ci, Panie, za nową wartość naszą przed Twoimi oczami. Dziękujemy Ci gorąco, że przez łaskę mamy Twoją sprawiedliwość, że nie musimy, tak jak mówił Paweł, swoimi uczynkami zdobywał to wszystko, ale kiedy się narodził na nowo, zaczął żyć przez Twoją sprawiedliwość, Panie. I tak samo dzisiaj, Panie Boże. My nie zabiegamy po to z uczynków, by się wybielić przed Twoim tronem, Panie Boże. Ale żyjemy po prostu w tych uczynkach, które Ty nam dajesz, Panie Boże. Kiedy Ty je dajesz, to one są czyste, święte, Panie. Budują nasze życie, Panie Boże, ale nie z uczynków je budujemy, tylko przez łaskę żyjemy w Tobie. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, za to nowe życie. Dziękujemy Ci gorąco, że możemy dostąpić Twojego zmartwychwstania. Że możemy się cieszyć zbawieniem już teraz, Panie Boże. Że możemy funkcjonować tak, że nie mieć strachu przed żadną śmiercią, Panie. Dziękujemy Ci gorąco z całego serca, Panie. Dziękujemy Ci gorąco, Boże, że życie nasze jest godne Ewangelii Chrystusowej, Panie. Chcemy, by ono było zawsze godne każdego dnia, Panie. Chcemy, by było godne każdego dnia, gdziekolwiek jesteśmy, Panie Boże. Czy jesteśmy w domu, czy w pracy, czy w szkole, by ono zawsze było godne Twojej Ewangelii i tego, co głosimy. Tego, co mówią nasze usta, Panie. Dziękujemy Ci o to gorąco z całego serca. Poproszę może zespół.
powiedziała, modlić się ogólnie, ale jeśli masz naprawdę jakieś rzeczy, które chciałbyś się pomodlić, to bardzo Cię proszę. Teraz będzie zespół śpiewał pieśń uwielbiającą. Proszę bardzo.